Mamy godzinę 11. 11 czerwca 2022 na wyspie Rhodes w stolicy, w miejscowości Rhodes. No i zrobimy sobie spacer przez centrum starego miasta, czyli przez mury wejdziemy na stare miasto i pospacerujemy sobie po uliczkach Rhodesu. Szklaneczka 1 euro soczku. Co? Zobacz, widzisz, to jest taka brama ze zdjęciem. To jest taki... A tak na pierwszy rzut, po pierwszym takim spacerze, co ci Rhodes przypomina? Co mi przypomina? No, bo mi się tak wydaje, tak jak powiedziałaś, Maltę. Nie, Rhodes, inny kamień, czysta taka, wana, brudna. To nie jest brudno, no ale no zobacz, no właśnie, no zobacz. Tak jak mówisz. Ale ja mówię, moją opinię wyrażam. Dobrze, okej. Okay. No to nie jest brudne. A tu jest ciekawostka, co to takiego jest. To jest oznaczone. To ten oznaczony WC na mapce. Dobrze. No teraz jest taka cisza, prawda? Jak turyści przejdą. Jak statek przejdzie, to jest taka cisza i faktycznie no te mury to były takie podwójne, ja tu widzę, to faktycznie było. I tu kolejne mury, mocno ufortyfikowane. Mocno ufortyfikowane. Piękna alejka. Wysokie, piękne drzewa, ale daje chłódek. Choć dzisiaj jest mimo wszystko chłodny dzień, bo mamy około 23 do 25 stopni w takim przedziale. No i jest ten wiaterek, który działa jak... Dzisiaj tak się składa, że możemy sprawdzić, bo mamy ze sobą nasz garminowy termometr. No i de facto zaraz zobaczymy, jak to wygląda według Garmina. No i powiem ci, że Garmin właśnie pokazał, nie uwierzysz, 28.6. Zobacz, i my idziemy w cieniu, czyli mamy temperaturę 28,5 w cieniu, chociaż dzisiaj tak cały dzień będzie ten cień.
Co to jest? Tak. Tak. Więcej jesteśmy ze sobą. 2 lata ukrywałaś przed Julką. 3 lata. Ej, co ty opowiadasz? No ja. Nie jest to wygra. Cofam. No to czy wiesz ile? Jeszcze raz zapytam. 5 lat temu byliśmy na muzyce. O, tu dobrze widać ten cypel, widzisz, Rhodosu? Ten. Zobacz. Tam statki przypływają, a tu jest, chodź zobaczysz, widzisz, to jest ten cypelek, to nowoczesne miasto tutaj i tutaj po plaży tak o przejść, po tej plaży, może się uda, zobaczymy, nie, właśnie nie. Uważaj. Dobra, kojarzę. Zobacz, czy tutaj masz toaletę. Może na karty jest ta toaleta, wiesz? A nie, bo ona jest na pieniążka chyba. No, na pieniążka. No, niestety wyszliśmy dzisiaj i zostawiliśmy drobniaki na statku. A zawsze pamiętamy, oprócz dnia dzisiejszego, żeby zabrać ze sobą. I teraz jest pytanie. Patrz, jak policjanci. O. Adrianka, ja tu zobaczę na górę, także poczekaj, bo będę schodził.
got a picture to be sent. I'm a telephone. I gotta call the police, yeah. Wiesz co, nie, tam jest akurat płatne. Thank you. Tam jest akurat płatne, wiesz? Wejście. A jak wiesz, zapomnieliśmy portfelika. Tam nie, wracam, tylko chciałem tu zobaczyć to. Tak. No jest to ten, jest to mocno, mocno miasto turystyczne, bardzo mocno, co widać na każdym kroku. Czy szczerze, to jest taka pogoda, jaką ja lubię. Wiesz co, tak, no nie ma słońca, nie ma słońca, ale to my się dzisiaj w ogóle nie zmęczymy, będziemy mega wypoczęci. I teraz tutaj jest taka zajawka, chyba idziemy właśnie w dół. Zobacz jaki ten, tam pójdziemy w dół, wiesz, chyba, chodź jeszcze najwyżej zwrócimy. Wiesz, bo... Wiesz co, no nie, ale winiarnia, zobacz, jaka winiarnia. Cofniemy się. No ale naprawdę miejscówki takie tutaj, wiesz... Tak, tak, tak. Pójdziemy tędy i wyjdziemy na ten, na WC. Chodź, zobaczysz. Potem będziemy w dół szli, ale to potem, bo teraz idziemy tutaj bokiem do tego zamku. Tam wejdziemy za mury tego zamku. Ale tu gąbek jest rajgąbek.
Boże. Ty jest rajgąb dla gąbkarza. Ty jest rajdo dla... Tak, w ogóle stąd pochodzi Bob Kanciastoporty. Sponge Bob Kanciastoporty. On się stąd wywodzi. Jak? Nie znasz Sponge Boba Kanciastoportego? Ale Kanciastoportego nie. No to po... No to nie, no to to jest jego brat. Kanciastoporty. No. Ja przyjdą chłopaki, to ja powiem, że ty nie kumaszczacze. No. I teraz... Tu mamy ten Fashion Boutique Hotel. Ale nawet nie wiesz, co przegapiłaś. To jest w środku hotel, tak wygląda. I potem, bo jak przeglądałem Rhodes, to tak, wszystkie znane takie sławy go zaliczyły, wiesz? Takie typu, ale to takie map fashion, coś w tym kontekście, wiesz? Nie, to Instagram. Ja mam na Instagramie taką mapkę, co w danej lokalizacji, kto robił zdjęcia, wiesz? Ty tego na iPhone nie masz. Tak, teraz idziemy tam, tam. Ogrody są za tym zamkiem, za tym zamkiem. Wiesz, ale my do zamku dzisiaj nie wejdziemy. Następnym razem jak będziemy na Rhodes, a jeszcze się zdarzy, że znając nasze życie, że będziemy. Mówiłaś o tych motylach, że są chińskie. Chodzi o to, że tutaj na wyspie mają tak zwaną motylarnię. Jest taki rejon, gdzie żyją prawie że wszystkie gatunki motyli. Takich, tak. I potem jest ten rejon w dwóch etapach, tędy i tam, bo tędy to będzie twoje... Ten, wiesz co? No, możemy kupić oczywiście. Tak, dokładnie. I tu jest właśnie motylarnia. No wchodzisz, a ty po prostu wchodzisz w te motyle, a ich jest tak dużo, one cię obsiadają. Wszystkie, no tak, wszystkie gatunki motyli, takie wielkie, takie wiesz. Czyli taka i zamknięta przestrzeń, tak. Dobrze, może jeszcze raz od nowa spróbuję. Na Rhodes jest bardzo dużo motyli, które sobie o tak latają wszędzie. Potem jest taki jeden rejon, gdzie one mają swoje skupisko. Ale oprócz tego jest jeszcze taka motylarnia, żebyś nie musiała na łące latać za motylami. To tam można je wszystkie... Nie, oni ich nie hodują. Aha, one sobie po prostu tam żyją. One tam po prostu sobie żyją. To jest taki duży, olbrzymi ogród, jak w Singapurze, w którym byłaś. Pod spodem, gdzie te wszystkie rośliny i ten... Gdzie te wszystkie rośliny sobie żyją. Adrianka jedzie. Jak Adrianka jedzie, proszę.
Adrianka przyjechała na Piaggio, proszę. Siad. Ej. Halo, ty też sięgasz. Proszę, cyk. Wpuszczę film Julce. To dla Julki nagrałem. Jak to się... Tak, miała problem, oczywiście, bo to nie są... To są męskie sprawy. Ale widzisz, chciałem powiedzieć, ta pani dała radę. Tak, oczywiście. To może usiądziemy na piwko. Ja się sobie wysikać, ale nie dojeję sobie piwo. Bo to jest na takiej zasadzie, że jak... Thank you. Schowasz? Ile? Ile? Ile ona chciała? 20. A, spoko. Dobra, ja tu czekam. Good morning. Later, maybe later. Thank you. Tak, on od razu. Hello. No i teraz idziemy w dół. Zrobiliśmy tak zwane ponadprogramowe kółeczko, ale dzięki temu zwiedziliśmy tą ulicę, o której nikt nie wspominał. Tutaj mówisz? Tak. Tu pan kapustę chrze.
Może sobie tutaj kapustkę. Nie, mówisz 10 gram. 10 gram kapusty i on jedzie. Nie wiem ile to jest, ale on jak zetrzesz, to on sobie. No i teraz idziemy tutaj. Jaki chodziarz leci, patrz jaki chodziarz. Tu, no jak, gdzie, no zobacz. Taki profesjonalny. Tak. I on mówił, co ten facet ma? A to nie wiem, czy się podać, czy o tym tak, wiesz co? Że jest? Pewno, to jest petarda ten kijek, bo tu widzisz, on, ludzie, patrz, nieraz jakbym tak niżej nie odsił, to bym miał samej głowy, prawda? A wystarczy tak podniosę, już mam cały obraz czysty nad ludźmi. Wiesz, bo to jest takie właśnie, filmujesz czyjeś głowy. Teraz akurat idziemy tak, że bym miał same plecy zrobione. A i tak mam kabelek podpięty. Bo jakbym nie miał kabelka, to bym miał to jeszcze wyżej. Jeszcze serwistyki sprzedają, zobacz. Ale knajpa. Zobacz. Perfekt. Restauracja, petarda. No tu futra, zobacz. A teraz tutaj, chodź na chwilę tu. Czad, co? Wiem, ale ja tu chciałem tędy przejść po prostu. To są ogrody Temidy. Czad, prawda? Idziemy tam dalej, żebyśmy nie zgubili naszej drogi. No i jaką masz opinię o Rhodes? Czy Rhodes jest, wiesz, mega turystycznym miastem, tak? To jest, że takie tłumy będą, tak? No. Nie, no to jest takie epicentrum chyba. Ono jest lepiej, bardziej, inaczej. Mega popularna grecka wyspa, tak to powiem, z tych takich wszystkich greckich wysp, ale sztos. Adrianka.
Ale to są takie, wiesz, oryginalne wzory, takie fajne, ale... wiesz, nie takie... naprawdę fajne wzory. Wiesz. Ja cię sunę, ile tu jest, posłuchaj, tu jest jak na Korfu w Dniu Święta. Tak jak byliśmy na Korfu w Dniu Święta. Statek się wysypał, popatrz na to drzewo. Proszę. Uważaj! Nie słyszysz, tak? Tak cicho. Patrz jaki widok, zobacz. Co ty robisz? Jak sobie chowam pieniądze? Ale co ty teraz? Chowam sobie pieniądze. Tak są w mojej torebce, to chowam sobie. Jest uliczka, co? Tak, to jest ta, taka główna do samego dołu. Co? Gdzie? Ten pan. Aha, ten pan. Ej, no ale zobacz tutaj w środku, jakie, zobacz jakie kolory są. Wiem, nie, wiesz co, próbuję tak się nasycić tym wszystkim, wiesz? I teraz patrz, tu wejdziemy na rynek, a ja chodź tędy. Chodź, tędy. Chcę wejść na dalszą.
to jest, Rhodes jest cała masa takich właśnie bocznych uliczek, gdzie nie ma tych tłumów głównych, ale są takie knajpki, widzisz, zobacz. Nie, to wszystko jest to. Adrianka, to wszystko jest po południu czynne. To wszystko jest czynne. Tu przychodzi siódma wieczór i tu są tłumy. Tu jest muzyka, świeci światło, oświetlenie. To jest naprawdę taki sztos. Wiesz. O, i tu jest zwykły sklep, zobacz, wiesz? I tu przychodzimy, kupujemy sobie normalne żarcie. I patrz, i tutaj jest takie... Co? Chodź. Chyba zrobimy zdjęcie tego drzewa, nie? Tak. Wiesz, co to jest? Tak. Adrianka, czy ja wyglądam na faceta, który by nie wiedział, co to jest? Ja się ciebie pytam. Czy ja wyglądam na faceta, który nie wie, co to jest? Ja pytam, czy widziałeś, a nie czy wiesz. No nie, w sumie to nie tylko pytałam, czy wiesz. Dlaczego ty się cieszysz? Ej, tak nie rób, bo ja mam ja teraz mam, nie no, wiesz co? No. Mam schowane wyrzuty sumienia, wiesz? Tu są pochowane, tak, wyrzuty sumienia i one zaczynają pracować. Chodź prosto, a potem tam. Too much people. I to nie jest tylko statek. Widzisz? Nie. Dlatego, że z hoteli z całej okolicy przyjeżdżają tutaj grupy, wiesz? O, myśmy szli wzdłuż muru, tak? A teraz zaraz się cofniemy. Bo tu jest cała masa, wiesz, ogólnie te uliczki są wszystkie jednakowe, bo na każdej jest prawie taki sam kramik. One niczym się nie różnią od siebie, te kramiki. Ale to jest właśnie takie spacerowanie. Chodź tędy. Tak. Tutaj jest Szyszolandia. Może sobie wyobrazić, co tu się wieczorem dzieje, jak to wszystko jest. Jak to wszystko jest. Zobacz, jaka tawerna w środku. Zobacz tam, jaka olbrzymia knajpa. Thank you.
No i wiesz, tak naprawdę po Rhodes tutaj w centrum to można tak 3-4 godziny sobie chodzić, błądzić po tych uliczkach. Zobacz ten balkonik, zrób mu zdjęcie. No jaki balkonik. Tam teraz pójdziemy. Tam. Tu jest to wielkie drzewo z tym, ono łechtaczkowe, ono się nazywa. Tak, parasol. Przecież to jest... My się wydaje, że myśmy jak wyszli, teraz w dół pójdziemy, w dół. Adrianka tam na sam dół. Jak wyjdziemy, tak, ale jak wyjdziemy na sam dół, to możemy iść wzdłuż wybrzeża na plażę. A po zero, po euro na końcu. A mi nie brudzi, nie, 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 na mono stamy, to już. Na plażę pójdziemy sobie po prostu spacerkiem zobaczyć, bo tu tak naprawdę możemy po tych uliczkach krążyć i krążyć, tak? Uważaj, motor jedzie, ty nic nie słyszysz dzisiaj. Mogłabyś te słuchawki z uszu wyciągnąć, bo nic nie słyszysz dzisiaj. Robiłaś tak trochę zdjęć, tak ludzi, takich różnych miejsc, tak, wiesz, żeby mieć tak zdjęcia z Rhodes, tak, jak przechodzimy, takie różne, bo ty tak zawsze takie pamiątki, takie, wiesz, uliczki, wiesz. Wiem, ale to... Taką oryginalną, wiesz. To znaczy bardzo fajne, ładne i super, ale troszkę drogie. Wiesz, bo 60 euro to mimo wszystko to jest to jest trochę za drogo za to. Tak. Tak, dokładnie, nie, no. Ja po prostu już wiem, że jak jest taka hica, to po prostu muszę mieć koszulę i tyle, tak? Te lniane. Jezu, nie dam rady.
co? Zrobić tego, poprawić. Wiem. Trzymaj. Teraz będzie sztuka. Okej. Dobra, udało się. No cholera. Jeszcze raz? No to plastik. A pani nie miała. Pani nie miała. Tak. I teraz idziemy do wyjścia, tak? I potem wzdłuż wybrzeża pójdziemy. To rano było jeszcze mniej. Rano było spokojnie. Nie, no byśmy byli w środku miasta, to już no, mimo wszystko w mieście tak nie wieje. Pomiędzy ten. Ale tu jest jedno wielkie pamiątkowo. To jest stolica pamiątek. Tak, Adrianka, zobacz. Nawet masz w środku między sukienkami bankomat, gdybyś po prostu... I robisz tak, jedna sukienka, druga bankomat, trzecia sukienka, czwarta. Dani.
Palace Garden. Ale ten to ma pecha. Tego gościa ktoś przeklnął. Tak, w tak obłożonym mieście nikt do niego nie wszedł. Nikt. Nie wiem, ale po prostu to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Nikt w tak obłożonym ścisku. Sztuczny tłok. Jest papuga, wiesz? Ale ona nie jest przywiązana. No, poznałaś Rhodes, co? Enjoy your holidays. Yeah, yeah. Enjoy your time. Enjoy your holidays. Enjoy your holidays.